Wam ten krótki film, żeby Wam coś pokazać. Zobaczcie, mamy tutaj przewód od tej listwy, do której jest podpięty ładowarka do akumulatorów do wkrętarki. Patrzcie się, żeby nie było, że wiecie, że ja tam coś ukrywam za kadrem. Zobaczcie, dotykam bolca uziemiającego, nie mamy w ogóle przebicia. Patrzcie się teraz. Teraz będą magia kina. Znikąd bierze się nam przebicie i to solidne przebicie. Patrzcie, co jest grane. To jest ta listwa. Coś takiego. Patrzcie sobie teraz. Przebicia nie mamy. Włączam listwę. Przebicie mamy. O kurde, aż mnie pokopało, aż poczułem. Patrzcie się teraz. Odłączyłem ładowarkę do wkrętarek. Przebicia nie ma. Żeby nie było. Podłączam ładowarkę do wkrętarek. Przebicia nie ma. Na razie nie ma. Poczekamy chwilę, aż się naładuje. To jest dopiero cyrk. Pierwszy raz w życiu widzę coś tak popierdolonego. Znaczy, nic się nie dzieje. Ale patrzcie, wystarczy... O, już poczułem. O, aż mnie kopnęło porządnie. Zobaczcie. Aż się świeci jak głupie. I tylko dotknąłem ręką bolca. Żeby nie było. Aż się boję tego dotykać, bo to grozi po prostu ludzie śmiercią. Ale dla nauki. Miłaś, cholera jedna. Nie lubię się bawić. O. Odwracam polaryzację. Bo może, jak ktoś tam mówi, że może... Poczekajcie. O. Na razie nic. Ale patrzcie, co się dzieje. Wystarczy wyłączyć, włączyć, co nawet nie powinno mieć miejsca. To samo. Wierzycie? To samo. Patrzcie. To jest takie gówno, że... O. Że wyciągnąć, patrzcie, odwracam z powrotem, wkładam, niby nic, widzicie, nic niby się nie dzieje. O, już poczułem, trząchnęło mnie, patrzcie, wystarczy wyłączyć, włączyć. Patrzcie, dziwne, że teraz nie ma przebicia, ale widzieliście, że było. Prawdopodobnie listwa jest uszkodzona. Gdzieś jest uszkodzony przewód któryś. I to powoduje, że tworzy się zwarcie. Jak to wygląda tutaj? No zobaczcie, długo nie trzeba oczekać. Zaraz ktoś powie, ale z chałupy może ci idzie przebicie. Nie, bo garaż ma oddzielne uziemienie, które jest w ogóle gdzie indziej. I zobaczcie, jest z powrotem. Wiecie, żeby nie było, że ja coś kombinuję, odłączam ładowarkę do wkrętarek. Patrzcie. Nic się nie dzieje. Mogę tak trzymać do usranej śmierci. Która jest godzina? Prawie 15. Mogę tak trzymać do usranej śmierci, nic się nie dzieje. Podłączę ładowarkę do wkrętarek. Poczekamy sobie chwilę. Ludzie, to jest kurwa chore, że urządzenie, które powinno chronić, samo w sobie powoduje, że ludzie będą ginąć przez to. Podobno to ma jakiś tam coś tam, coś tam. Prawdopodobnie warystor tu się rozjebał już całkowicie, bo on też ma jakąś tam swoją okres przydatności do spożycia, jak to się śmiesznie mówi. Czyli przez jakiś okres ten warystor chroni wam dupę, no ale on też się zużywa. Na razie nic, nie ma wartości. Zobaczmy tu. Widzicie, tu też się nic nie dzieje. Czyli jest fajnie. O. Na razie nic. Ale poczekamy sobie chwilę. Coś, co nawet nie powinno mieć miejsca. Wyłączymy. Włączymy. Patrzcie, teraz nic niby. Teraz niby nic. A tutaj... Niby nic,
Ale widać, że zwarcie się pojawia, gdzieś w listwie musi być jakieś uszkodzenie, bo to jest fizycznie niemożliwe. O, poruszam kurczek tym urządzeniem. Przebicie. A wystarczy, że poruszałem tylko. Listwa jest walnięta. Szczerze powiem wam od razu z grubej rudy. Dzisiaj po pracy postanowiłem przyjść do domu się wykąpać i pod prysznicem tak mnie pokopało, że momentalnie się obudziłem. No. I co było przyczyną? Walnięta listwa, która zasilała tylko telewizor. Fajnie, nie? Fajnie.